Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. Ostatnio mieliśmy dość wstrząsające wydarzenie, jakim był bunt Krystyna z dynastii mazowieckiej, który przy pomocy najemników i ochotników zdołał obalić Karola z dynastii Piastów i objąć władzę nad Królestwem Polski. Okej, tak więc wracamy do naszej rozgrywki. No i na początek przyjrzyjmy się postaci naszego nowego władcy. Został on wychowany na wielkiego teologa, jest także człowiekiem uczonym, szczerym, ambitnym, arbitralnym, okrutnym i zazdrosnym. Mamy więc tutaj dość ciekawe połączenie cech charakteru. Jego małżonką jest niejaka Konstancja z pomniejszego rodu Brzozów, która 6 lat temu urodziła mu bliźnięta, a więc córkę Jadwigę i syna i następcę Miłosza. Krystyn dopiero co przejął władzę i nie posiadał wcześniej żadnych tytułów ani ziem, dlatego też jego osobista domena składa się zaledwie z jednego grodu, a więc właśnie z Gniezna. No i dlatego oczywiście jego pozycja względem wasali jest niezwykle słaba. Ma on jednak pewnego asa w rękawie, a więc właśnie ten oddział najemników i ochotników, przy pomocy którego zdołał obalić Karola Piasta. Cały czas mamy tutaj dostępne 18 tysięcy wojów, co jest zapewne bardzo dobrym argumentem, który mógłby zniechęcić polskich wasali od buntu. Jednak oczywiście Krystyn nie będzie mógł liczyć na ich wsparcie na zawsze i będzie musiał pomyśleć o wzmocnieniu swojej pozycji wewnętrznej. Okej, tak więc przyjrzyjmy się w tej chwili naszym wasalom i relacjom łączących ich z nowym królem. Mamy więc tutaj księżną Ryksę ze Śląska, która jest negatywnie nastawiona do Krystyna. A to prawdopodobnie dlatego, że jej małżonkiem jest inny przedstawiciel rodu Piastów, a więc wielki starosta Republiki Pruskiej Jakub. Mamy także niestety negatywne relacje z naszym kolejnym potężnym wasalem, a więc księciem Snowidem z Małopolski. Księżna mazowiecka Kinga z rodu Sieradzkiego także nie darzy naszego władcy sympatią. Pozytywne relacje mamy jedynie w przypadku księcia kujawskiego Nadbora. No i jako jeden z synów zamordowanego księcia mazowieckiego Wielisława, Krystyn odziedziczył także roszczenia do starożytnej krainy, która była od wieków pod rządami jego rodu, a więc właśnie do księstwa mazowieckiego. No i wykorzystamy ten fakt, żądając od księżnej Kingi zwrócenia tego tytułu Krystynowi. Ponieważ mamy ku temu uzasadnienie w postaci roszczenia, nie popsuje to naszych relacji z innymi wasalami. Istnieje jednak minimalne ryzyko, że Kinga mogłaby się zbuntować. No i mamy tutaj kolejną dość poważną zmianę, jeśli chodzi o Królestwo Polski, ponieważ wraz z przewrotem doszło także do zmiany prawa dziedziczenia. Nie obowiązuje już prymogenitura, a więc dziedziczenie wszystkich tytułów przez najstarszego potomka. Mamy tutaj powrót do prawa równego podziału tytułów, a więc prawa, które ostatnio obowiązywało w Polsce w czasach pogańskich. Ma to swoje plusy, ponieważ dzięki temu nasz władca będzie miał lepsze relacje z wszystkimi wasalami i swymi innymi dziećmi. Niezadowolony będzie oczywiście jego najstarszy syn i następca. Okej, zajmijmy się reorganizacją naszej nowej Rady Królewskiej, ponieważ w tej chwili nie ma ona zbyt idealnego składu. No i cóż, na stanowisko głównego dyplomaty mianujemy tutaj księcia małopolskiego Snowida. Jest on niezwykle utalentowany, a mianując go na to stanowisko poprawimy także relacje. No i natychmiast wysyłamy go do Śląska, aby popracował nad naszymi relacjami z księżną Ryksą. Aha, no i mamy tutaj jeszcze jednego wasala, którego przeoczyłem, a więc Lamberta z rodu Lisy, który jest władcą ziemi lubuskiej. No a na pozostałe stanowiska wyznaczamy tutaj niżej urodzonych, kompetentnych ludzi. No i cóż, aby jeszcze mocniej poprawić nasze relacje z wasalami, od których lojalności zależy tutaj utrzymanie się Krystyna na tronie, podarujemy im także tytuły honorowe. A więc tak, księciu Snowidowi powierzymy rolę naszego seneszala.
Tak więc do jego obowiązków będzie należało organizowanie uczt i innych tego typu uroczystości. Jest to dość prestiżowe stanowisko i kosztem niewielkiej ilości złota na pensję dla Snowida i niewielkiej stracie prestiżu poprawimy znacząco relacje. Księżnej Ryksie podarujemy stanowisko strażnika łabędzi. Łabędzie mięso było w tych czasach dość wykwintne i zadanie organizowania ciągłych dostaw tego mięsa na dwór było dość prestiżowe. I tak samo poprawimy dzięki temu nieco nasze relacje. No a księciu Kujaw Nadborowi podarujemy stanowisko mistrza łowów. Okej, cały czas czekamy na odpowiedź Kingi. No i spójrzmy jeszcze raz na Wielkopolskę. Ponieważ mapa co prawda pokazuje tutaj, że Poznań i Kalisz należą do Karola Piasta, a więc obecnie króla czeskiego, jednak dotyczy to tylko stolic tych prowincji, ponieważ pozostałe grody podlegają królowi polskiemu, a więc Krystynowi. No i na przykład w Poznaniu kontroluje on tylko właśnie Poznań, ale już nie Czarków, Obrzycko czy też Śrem. Te grody podlegają Krystynowi. No tak więc sytuacja nie jest tutaj aż tak fatalna. No i właśnie, tego typu sytuacji mamy tutaj więcej, ponieważ podlega nam tutaj jeden z grodów na ziemi szczecińskiej. Na Kujawach mamy zamek w Lubaniu, który należy do zakonu templariuszy. A w Płocku, gród w Wyszkowie należy do króla pomorskiego. Tak więc mamy tutaj do czynienia z pewnym feudalnym rozdrobnieniem i rozrzuceniem posiadłości. Okej, świetnie. Księżna Kinga zdecydowała się nam podporządkować i zwrócić nam tytuł księcia Mazowsza. Okej, tak więc mamy tutaj w tej chwili na tym terytorium dwóch osobnych, nieco słabszych wasali, a więc naszego krewniaka i bratanka Wielisława w Płocku, no i Kingę, która cały czas panuje w Czersku. No i cóż, Krystyn zapewne chciałby odzyskać kontrolę nad swą starożytną, rodową stolicą, a więc właśnie Płockiem. Jednak nie ma on ku temu uzasadnienia, ponieważ nie posiada on roszczeń do tego tytułu. Ale cóż, nasz władca jest człowiekiem arbitralnym, dlatego też chyba nie będzie się tym zbytnio przejmował. I zażąda on od swego bratanka Wielisława zrzeczenia się władzy nad tym grodem. No i właśnie, ponieważ nie mamy ku temu uzasadnienia, niestety ucierpią nasze relacje z wszystkimi innymi wasalami. Mamy tutaj także oczywiście ryzyko buntu. No ale cóż, nie doszło do tego i Wielisław podporządkował się Krystynowi. Tak więc domena królewska składa się w tej chwili z dwóch grodów i Krystyn decyduje się przenieść swój dwór i tym samym stolicę Polski do Płocka. A co do piastowskiego królestwa Czech, to mamy tutaj chyba korzystną z punktu widzenia Krystyna sytuację. Ponieważ brat Karola, a więc książę czeski Prendota, zbuntował się celem zdobycia czeskiej korony. Do grodu w Płocku przybył lokalny wielmoża w towarzystwie swej młodej, pięknej żony. Nosiła ona błyszczący naszyjnik, który najwyraźniej stanowił pewnego rodzaju klejnot rodzinny. No i gdy wielmoża ten zaczyna opowiadać, nasz władca zatapia się w myślach. Co by się stało, gdyby to świecidełko zniknęło? Mogłaby to być świetna okazja, aby poprawić umiejętności intryg. Ach, tak więc najwyraźniej obecną ambicją Krystyna jest właśnie poprawa swych intryg. Okej, tak więc myślę, że wykorzystamy tutaj tą okazję, aby zaaranżować kradzież tego naszyjnika. Gdy zapadła noc, Krystyn wkradł się do komnaty gości i ostrożnie zdjął klejnot rodzinny z szyi śpiącej żony wielmoży. Kobieta lekko poruszyła się we śnie, jednak nie obudziła się. No i teraz, gdy Krystyn trzyma już w ręku ten naszyjnik, który jest tak naprawdę tylko bezwartościowym świecidełkiem, musi on zdecydować, komu go podłożyć. I tym samym, kto będzie o to niesłusznie obwiniony. Tak więc mamy tutaj do wyboru Magdę, otyłą żonę kucharza,
albo też Meldrika, a więc lokalnego zbieracza nawozu i pachołka. Zdecydujemy się chyba tutaj na Magdę, a więc żonę kucharza. Niezauważenie, Krystyn umieścił naszyjnik w kuchni, w miejscu, w którym na pewno żona kucharza go znajdzie. Być może biedna kobieta pomyśli sobie, że jest to podarunek od jej męża, bądź też jakiegoś niezwykle hojnego duszka. No i gdy praca Krystyna jest już zakończona, kładzie się spać, czekając na rozwój wypadków. Głośne krzyki dochodzące z pokoju gości informują naszego władcę, że jego niewielka kradzież została zauważona. Wielmoża i jego żona są niepocieszeni, a ich smutek z powodu zaginięcia naszyjnika nie zna granic. Jednak zanim opuścili oni gród w Płocku, Krystyn zaoferował im posiłek w jadalni. Okej, tak więc chyba widzę, dokąd to zmierza, ponieważ Krystyn woła Magdę, aby podała nieco zupy. Żona kucharza podaje zupę, kiedy wielmoża opisuje zaginiony naszyjnik w najmniejszym szczególe, przypominając, że był on przekazywany z pokolenia na pokolenie w jego rodzie. Nagle jego żona zaczyna krzyczeć i wskazuje palcem na masywny nadgarstek żony kucharza, która najwyraźniej nosi ten naszyjnik jako bransoletkę. Okej, tak więc nasz podstępny Krystyn woła po straży, aby pojmały żonę kucharza. No i kiedy naszyjnik został już zwrócony, a urażony wielmoża i jego małżonka odeszli, żona kucharza musiała spędzić nieco czasu w lochu. Jednak według Krystyna było warto, ponieważ uzyskał on niezwykle cenną lekcję w sztuce manipulowania wydarzeniami na swą własną korzyść. No i cóż, dzięki temu nasz władca znacząco poprawił swe umiejętności intryg, ale przestał przy tym być człowiekiem szczerym. No i nasz władca spełnił tym samym swą ambicję i jego kolejnym celem będzie poprawa umiejętności wojskowych. No bo cóż, jego sytuacja na tronie nie jest do końca stabilna i pewna i istnieją dość spore szanse, że będzie musiał o ten tron jeszcze nieraz walczyć. No i właśnie, Krystyn nie posiada swojej własnej drużyny królewskiej, tak więc jak najszybciej powołajmy nową. No nie będzie ona tak duża jak w przypadku drużyny piastowskiej, no bo nasze terytorium nie jest aż tak rozległe. Powołamy tutaj jednak oddział kawalerii, złożony ze 100 ciężkich wojów i 400 lekkich kawalerzystów. No a co do wojny domowej w Czechach, to sytuacja naszego wroga, a więc Karola, coraz bardziej się komplikuje. Ponieważ pomimo początkowych sukcesów, po stronie jego zbuntowanego brata Prendoty stanął król pomorski Masław II i król włoski Archambaud. Tak więc istnieją dość spore szanse, że Karol straci tam władzę. Czas też zająć się wychowaniem naszego syna i następcy Miłosza. Dokona tego osobiście Krystyn. Krystyn zaczął się ostatnio obawiać, że ktoś mógłby zrobić mu krzywdę. Rozważa on wynajęcie nie jednego, lecz dwóch ludzi, którzy sprawdzaliby jego posiłki. I być może także jakiegoś kolejnego gwardzistę. Tak więc mamy tutaj do czynienia z rosnącą paranoją naszego władcy, choć jest to częściowo uzasadnione. No bo w końcu jego ojciec, książę mazowiecki Wielisław, został zamordowany przez zabójców nasłanych przez króla Mieszka II Wielkiego. A jego obecna sytuacja no, nie jest zbyt stabilna i bezpieczna. I ryzyko pojawienia się jakiegoś zabójcy jest chyba całkiem realne. Dlatego też wybierzemy tutaj opcję numer 1. Jednak nie wpłynęło to na charakter naszego władcy, który nie stał się człowiekiem paranoicznym. Krystyn ogarnął już nieco sytuację wewnętrzną, czas pomyśleć w tej chwili o polityce zagranicznej. Jego wrogowie, a więc Piastowie, mają wielu potężnych sojuszników. No i aby Krystyn i dynastia mazowiecka mogli przetrwać, także będą potrzebowali sojuszu. Dlatego też aranżuje on tutaj narzeczeństwo swego syna i następcy Miłosza z córką króla Jarosława z Wielkich Moraw. Dzięki temu dojdzie do połączenia rodu mazowieckiego z rodem Karolingów.
a ponieważ jest to jeden z najstarszych i najpotężniejszych europejskich rodów, zyska on mnóstwo prestiżu. No a państwo wielkomorawskie jest idealnym sojusznikiem przeciwko Królestwu Czech. No jedyny minus jest taki, że Judyta ma zaledwie 2 lata, tak więc nie ma gwarancji, czy ona w ogóle przetrwa dzieciństwo. A jeżeli do tego nawet dojdzie, to 7-letni w tej chwili Miłosz będzie musiał nieco poczekać na zawarcie małżeństwa. No i świetnie, król Jarosław zgadza się na naszą propozycję. Okej, tak więc przenieśmy wszystkich naszych doradców do naszej nowej stolicy w Płocku. Ponieważ nie jest ona na tyle technologicznie rozwinięta, co Gniezno. No i Krystyn zapewne chciałby to jak najszybciej zmienić. No i cóż, sytuacja wydaje się już być nieco stabilna, ale aby jeszcze mocniej scementować nasze relacje z wasalami, Krystyn decyduje się wyprawić ucztę. Pojawiła się wędrowna trupa tancerzy, no i ponieważ mamy mnóstwo złota, skorzystamy z ich usług, aby ubarwili zorganizowaną przez nas ucztę. Potrzebne będzie także mięso z dzika, no i król musi podjąć decyzję, kto tego dzika upoluje. No i cóż, Krystyn nie jest jakoś specjalnie wojowniczo nastawionym człowiekiem, dlatego też wyślemy tutaj naszego wojewodę Świętosława. No i nie będziemy szczędzili złota na posiłki i trunki. Okej, tak więc zaproszenia rozesłane, czekamy na nadejście gości. Co my tu mamy? Urażona Kinga, a więc władczyni czerska, odmawia przybycia na naszą ucztę. No i tutaj nie ma co się dziwić, ponieważ była ona przez nas zmuszona do oddania tytułu książęcego. Podobnie odpowiada nasz bratanek, Wielisław, któremu zabraliśmy Płock. Odmawia tutaj także niejaka Elżbieta, władczyni grodu w Turku. A tutaj chyba przyczyną tej odmowy jest fakt, że jest to przedstawicielka rodu Piastów. Jednak wszyscy pozostali goście przybywają do Płocka na ucztę. Mamy tutaj niewielki zgrzyt, ponieważ starosta Siemowit poderżnął gardło jednemu z naszych sługów, gdy ten nieostrożnie oblał go winem. Krystyn jest człowiekiem arbitralnym i okrutnym, dlatego też zgodzimy się tutaj ze starostą Siemowitem. No i świetnie, Krystyn zaczął rozmawiać długimi godzinami z jednym z naszych gości, wypili oni mnóstwo butelek wina i w wyniku tej bardzo długiej konwersacji zaprzyjaźnili się. No i są to dla nas świetne wieści, ponieważ jest to jeden z naszych najpotężniejszych wasali, a więc książę mazowiecki Snowit. No i ten będzie chyba nieocenionym przyjacielem i wewnętrznym sojusznikiem dla króla. No i tym samym uczta dobiega końca. No i cóż, spełniła ona swoje zadanie. Okej, zajrzyjmy w tej chwili do Czech i wojny domowej pomiędzy Piastami. No i mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację, ponieważ co prawda Karol przegrywa tutaj wojnę przeciwko swemu bratu Prędocie, który ma sojuszników w postaci Pomorzan i Włochów. Jednak, jak widzicie po jego portrecie, coś się tutaj zmieniło. Ponieważ Karol formalnie jest w tej chwili cesarzem frankijskim. A to dlatego, że jakimś cudem jego małżonka, Meluzyna, odziedziczyła cesarski tron. Karol tylko formalnie nosi ten tytuł jako jej mąż, ale może oczywiście liczyć na jej wsparcie. No tak więc mamy tutaj bardzo zaskakujący bieg wypadków. No i trudno w tej chwili powiedzieć, kto wygra w tej wojnie domowej. Trudno także stwierdzić, jaki scenariusz byłby najbardziej korzystny dla Krystyna. Gdyby władzę nad Czechami przejął Prędota, mielibyśmy silnego wroga, sprzymierzonego z Włochami i Pomorzanami. Z drugiej jednak strony, jeżeli Karol zachowałby ten tytuł, no to miałby potężne wsparcie całego cesarstwa. A na domiar złego, po śmierci Meluzyny, kolejnym cesarzem zostałby najstarszy syn Karola, a Królestwo Czech, wliczając w to m.in. Kalisz i Poznań, zostałyby włączone do cesarstwa. No tak więc mamy tutaj bardzo zaskakującą, nietypową sytuację.
Okej, także to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.